No to na ratunek. Tamtym duszą, które tam zostawiłem. O kurde, nie no, żeby to wyszło. Oj, lepiej, żeby to wyszło. 50 parę tysięcy. Plus teraz już 10 tam niosę. No oby się udało, no oby się udało, żebym tutaj nie wszedł przypadkiem. Niepotrzebnie w jego... Cios, cholera jasna. Dobra, walnij. Dobra, mimo to już przez ścianę tutaj mnie sięgnął. Nie! No! Don't do it to me! Nie rób mi tego! Dobra, dwa na wszelki wypadek, chle ile wlezie tego. No i tak nawet przez to! Dobra, cholera, zamknęło się! Zamknęło się! No! Ej, nie! Nie wiem co zrobić, nie wiem co zrobić! Nie! 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 Aaaa! 50 parę kafli! Najgorszy początek odcinka ever. Serio. O kurde, nie, dobra. Teraz są z pełnym kurde rynsztunkiem. Cały orszak ludzi, mam nadzieję, że ze mną tam pójdzie, żeby się zemścić, no bo kurde. Chociaż to 10 tysięcy teraz tam leży tylko. Fuck, no nie wiem po co nawet. Miałby ktokolwiek mi pomagać i... A, dobra, już jak chcą. W sumie ja też bardzo potrzebuję najwidoczniej tej pomocy. Jak, przyzywania, tego nie mogę też? Nie, 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 nie tutaj, Łosile, nie tutaj. W ten sposób. Jak zginę już tu, to chyba sobie zrobimy delikatną przerwę z Dark Souls. O kurde, on jeszcze żyje. Nie na długo. Dobra, kolejny znak. Nawet nie będę próbował go rozczytywać. Ważne, że przyzywa go. Okej, no to mam nadzieję, że będziesz wiedział, gdzie trzeba iść i gdzie będę ja. Zresztą pozostawię po sobie wiele takich właśnie zwłok ze sobą. No bez przesady, tak jak mnie wpienili, to jest kurczę nieporozumienie. Kurde, boję się teraz na to stopnąć. No! Fuck. No i tak mnie dziabną, ale fuch, że nie spadłem chociaż na dół. No jak ja nie lubię tych gości, no jak ja ich nie lubię. No. Dobra, aby co zostawiłem ci przejść, nie będziesz musiał skakać, jeżeli już postanowisz do mnie dołączyć. Dużo dłoni w tytanitu, no dobra, za to ich lubię, okej, okay, za to ich lubię, ale to, że straciłem 50 tysięcy przed chwilą przez nie, to już nie za bardzo, jest i upiór. Dobra, zacznijmy kulturalnie, ładnie, od ukłonu. Okej, okay, odwdzięczy się tym samym? Nie. Więc chodźmy. Nie ma na co czekać, widzę. Ehe, a sorki, tu będę strzelał tam mrokiem. Strzelaj, ale widzę słaby coś ten mrok. Dwa razy moja emisja mocy zabiera więcej. Zdecydowanie ci ładnie zjeżdżali. Te. Bardzo ładnie. Okej, przepuść mnie, bo muszę z powrotem pociągnąć wajchę. Przecież jakoś chcemy tam wejść, nie? Dobra. Chodź, chodź, tutaj bardziej twojej pomocy potrzebuję. Zdecydowanie bardziej chodź. Może niekoniecznie z tym. No z tym sobie wydaje mi się dam radę. No, ale ta pomoc była przydatna, dzięki. Tak, dobrze, kumasz, dobrze, tutaj. Tu. Dobra, to ja to delikatniej muszę. Zanim się dobrze rozpędzę. O cholera, nie, nie, nie. Nie chcę się wycofywać tutaj z tym gościem, nie. Szczęście go zabił. Dobra. Fiksa. No dobrze, że nie wbiegłem przypadkiem w tamte nogi. Tam już wszystko wziąłem, chodź. Zapraszam. Wiem, że tam koleś jest do góry. Wiem, pamiętam, ale... Najpierw bym się tym zajął z chęcią. Moją włócznią błyskawic. Starczyło, kurde, dwa razy trafić tym i by było po wszystkim wtedy, no przecież. Aaaa. Ale dobra. 10 tysięcy to też nie w kit dmuchał kwota, więc... Ale co, no właśnie, więc... Podnieś to do cholery. Teraz mamy tylko 20. O kurde, dobra, jak zginę w tym samym miejscu.
Ej, a na to wygląda. No no! Nie! No nie! Nie, 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 nie! Koleś, będę potrzebował twojej pomocy jeszcze raz, bo użyję tej kukły, cholera, powtórnie. Po prostu nie ma takiej możliwości, żebym ja jeszcze raz tam zginął. Po prostu nie ma. No fucking way. Ale będę potrzebował pomocy. Troszkę tylko. Troszeczkę. Mr. Tanzan... Co, Eugene? dobra, to przyzwijmy jego. Może zaraz ten sam położy swój znak na ziemi gdzieś tutaj. Nie. Cholera, ten też się nie udał. Trudno, polecę sam jako człowiek? Mogę. Pewnie, że mogę i tak chyba będę musiał zrobić nawet. Dobra. Regeneracja. Emisja mocy na bogato. Strzelać ile wlezie. Zwłaszcza w tamtego. Żeby nie zdążył przypadkiem zmienić wyglądu tej lokacji, bo później nie chcę się martwić, czy oni dadzą radę przeskoczyć, czy nie. Dobra. Tutaj ten jeden koleś na górze. Ej, jest i kolejny znak przyzwania. Dobra, od razu. No, ach, cholera. Wiedziałem, że zbyt szybko, zbyt ochoczo to zrobiłem. Ale na zasłużona kara dla łucznika. Leczenie. Oczywiście. No nie, tak jak mówiłem, nie ma możliwości teraz, żebym zginął. Po prostu nie ma takiej opcji, więc gramy spokojnie. Aby jednak miało się okazać, żeby mi nie wyszło. To lepiej, żeby to było z ręki przeciwnika, a nie po prostu dlatego, że zapomniałem uzupełnić sobie zdrowia i dostałem byle jaką bułę. No dobra. W ogóle zastanawiam się, czy dobrze ładuje się w tamten ogień. Czy tam po prostu przypadkiem nie będzie czekała mnie śmierć, to tyle w temacie. No okej, mam nadzieję, że tamten jednak postanowi przybyć do mojego świata i mi pomóc. Zawsze tak lepiej. Myślę, że sobie poleciałem sam do przodu jak kretyn, no i na wiele mi się jego pomoc nie przydała, ale... Dobra, byleby nie wpaść. Byleby nie wpaść. No. Dobra. Tamtym łucznikiem nie będziemy się zajmować. Cześć, witam, halo. Siema. Ukłon. Z kulturą, oczywiście. Pan rycerz też, choć widzę niekoniecznie. Ale miał chyba na sobie te... dyby od grzesznicy. No! Jak ty to zrobiłeś? Nie. Fuck this game. Więc tyle tysięcy, ile tutaj przepadło w dzisiejszym odcinku. Jest naprawdę jakaś porażka. Nie, dobra, na pewno już nie będę kukły używał. Nie, teraz po prostu biegnę i klepię wszystko jak leci. A, tam cholera. Co mi będą to jakieś maszkary po otworki? Ej, przez pięści opowiadasz? Zacny, ale niewystarczający. Co? Na szczęście. Nie, dobra, muszę to zrobić sam. Nie ma co pokładać nadziei w innych graczach, skoro i tak potrafię zginąć w taki głupi sposób sam. I później tego tracę kukły niepotrzebnie. Dobra, no możesz rozwalić tam to przejście, nie obchodzi mnie to. Nikogo tutaj teraz nie zapraszam, nie jestem człowiekiem, żeby to zrobić. Shit. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha. No, pięknie, tak, aha, tak, tak, uderzaj we mnie tak więcej. Uderzaj we mnie tak więcej, serio. Pragnę tego, cholera. Nie, dobra. Śmierć Turtlesom. No ale, nie grajmy głupio, mimo tego, że gramy sami. Co z tego, że już biegnę do przodu. Nie patrząc na przeciwności losu, no kurde, patrzcie to. Wszystko przeciwko mnie! Nawet strzał zgarniam więcej niż powinienem, muszę się leczyć, ale i tak później wpadam do lawy albo coś w tym stylu i tak ginę. Kurde, cholera. Nie, i poważnie zastanawiam się, czy przypadkiem nie przypuścić tutaj żaru ascezy gdzieś. Żeby oni się stali mocniejsi, więcej dusz za nich, ja bym sobie ich tak topił po prostu. Parę duszyczek zawsze do przodu, nie?
I cofał do ogniska. I tak w kółko, i tak w kółeczko. Ale to naprawdę by musiał być zdesperowany. Ale dobra, mam nadzieję, że to nie spadnie, nie? Nie róbcie mi tego, to właśnie nie wiem, kiedy to spada, a kiedy nie. Dobra, wiem za to, kiedy oni spadają, po drugim szturchnięciu. Co innego z tym? Niestety. Dobra, ten też dwa szturchnięcia potrzebuje, żeby spaść. Choć niekoniecznie! Może być też miecz. Dobra, wyłączysz się? No musisz się wyłączyć. O, dzięki. O cholera jasna, zapomniałem o turtlesie. Ej, bądź na tyle gruby i spadnij gdzieś. Nie, dobra, fajnie. Chodziło mi bardziej o to, żeś wszedł tutaj, bym po prostu sprawdził, czy to od ciężaru może zależy. Po prostu jak ktoś zbyt gruby się ładuje, no to spadamy w przepaść. Ej, tam nie będzie przejścia przypadkiem. A poza tym moment, ten ogień tak tutaj nie sięga, nie? To trzeba się, kurde, bałem. Nie, tu nie ma tajnego przejścia. A ty zginąłeś w ten sposób, okej. Okay. Mhm. Nie. Teraz ja bym właśnie w podobny zginął, też bym wbiegł prosto w ogień. Nie, 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 nie. Ale tu już spokojnie, więc regenerację zarzućmy. Nie, w ogóle chyba zainwestuję w cięższą zbroję, wtedy przynajmniej będę mógł więcej na klatę zgarnąć. Dobra, i przetrenujmy postać w włóczni błyskawic, bo tego będziemy tam używać. To już niepotrzebne marnotrawstwo. No właśnie. Zwłaszcza, że... mimo wszystko... postanowił mnie dziabnąć jeszcze dwa razy. Dobra, Estus. Okej, włócznia gotowa. Pora się rozprawić z żółwiem ninja. Niech wypierdala do kanału z powrotem. God damn fucking turtles, no. Dobra, i wtedy był problem z tym, tak? Czyż nie? Więc może teraz zróbmy to inaczej. Po prostu przejdźmy teraz. A jak się opuści... a musi się opuścić... bo przed chwilą się opuściło. Chyba, że tamten wyjdzie. Pewnie dopiero teraz, okej. Okay. Pociągnijmy, otwórzmy sobie drogę jakby co. Tego zaprośmy. Come on, chodź. Dobra. I co teraz? Jak się zgarnia pioruny w mordę, może na ciebie spadnie, ale bym się ucieszył. Ale bym się ucieszył, ale nie, będę ci musiał wykończyć sam. No, dobrze, myślałem, że teraz ja się będę musiał martwić, czy mi przypadkiem na łeb nie spadnie. Ach, no ale ej, już bym miał teraz w tym momencie 80 prawie tysięcy dusz. Jakbym nie padł, like a bitch. Dobra, spokój. Te kolce. Tego się boję. Okej, tu nie ma chyba szans, że między ogniem stanął, nie? A! Chyba nie ma. No dobra, trudno. No fuck, dobra, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, jeszcze moment. Now. A! Fuck. No comment. Po prostu dzisiaj taki pogrom. Taki pogrom jak nigdy. Jeszcze nikt mi tak skóry nie zwoił, jak ta lokacja. To już nie chodzi o samych przeciwników, ale możliwość spadnięcia do lawy. Co się kończy od razu momentalną śmiercią insta-kill po prostu. To jeszcze przeciwnicy, którzy każdym swoim większym uderzeniem potrafią ci tam wrzucić. No i ci. Co prawda żaden z nich mi jeszcze śmierć bezpośrednio nie zadał, ale no to nie są łatwi przeciwnicy. Potrzeba paru cięć i granie z rozwagą. Nie, dobra. Nie ma co gadać. W końcu Dark Souls zrobiło się trudne. Tak, faktycznie trudne. Dobra. Z racji tego, że tego później mogę nie wykorzystać. Mogę nie mieć takiej okazji. Zróbmy to już tu. Wykańczając obu. Dobra, kamień ognistego smoka, bo wolałbym duży odłamek tytanitu. Jeżeli nie macie nic przeciwko. Następnym razem oczywiście. No, ten ale jest bezczelny. Ale dobra, żeby nie marnować. No, co za menda? Nie, co za bezczelna menda. A walniesz jeszcze jedną, zanim ja? No. Twoje szczęście, że nie, bo ja bym tam wleciał z moim mieczem. To bym pewnie spadł do lawy. No dobra, już nie zagłębiajmy się.
Szkoda, że potknik nie zostaje nigdy. No chyba, żeby ich wyciąć. Tak normalnie, klasycznie, a nie posiłkując się lawą. Dobra, hop. Przed ciebie pełnym sprintem. Czemu to się tak zafiało? Nie lubię tego. Oj, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię. Znaczy, nie tego gościa. Nie lubię tego po prostu, jak się chwieje pode mną posadzkę, bo zaraz może spaść. Tak spadają moi przeciwnicy. Czasami mi się uda. Dobra, strzel sobie gdzie chcesz. Ja cię walnę tutaj. Z tej strony. Dwa razy. No, teraz się udało częściej, to już nie muszę uważać. Aha, nie muszę uważać tylko i wyłącznie na ogień. Ale na tego kolesia już muszę. Więc dziewnijmy go raz, ale w sumie czy potrzebnie, moment. Sprawdźmy, czy tu się da spieprzyć przed nim. Obawiam się, że tym razem przejdzie. No właśnie. Dobra, bezproblemowo. Najlepiej. I teraz jak podniosę tam te duszyczki, to kość powrotu do domu. I uderzamy do innej lokacji, tu się nie będziemy póki co bawić. Trzeba poczynić stosowne ulepszenia do postaci. No albo zacząć lepiej grać. No ale póki co szło nieźle, więc nie wiem czemu teraz nagle byś miał tak skiepścić. Może po prostu lokacja mi nie leży. Wybitnie. Chociaż stylistycznie to jak wygląda, no pierwsza liga jak dla mnie. Choć w sumie czy aż tak bardzo kreatywnie, w Dark Souls były podobne lokacje. Niektóre nawet bardzo podobne. Dobra, zdzielisz mnie raz, jest po mnie, wiesz o tym. Więc proszę cię, nie traf. Nie traf, dobrze. I gij. Zajebiście. Dobra, tutaj ten sam motyw zastosujemy. Czyli otworzymy, poczekamy chwileczkę, aż się opuści. Teraz pytanie, czy to jest uzależnione od czasu? Albo moment, to właśnie to mogę ognisty pokos tutaj już wypalić. Okej, dobra. Lepiej teraz. Dopiero. I ognistym pokosem go sprowokować do podróży. Ej, wow, to tak dobrze działa na nich? To ej, ej, ej! To what the hell, jakbym jak to wiedział wcześniej. A dobra, ostrożnie z płomieniami, ostrożnie z ogniem. Ej, dobra, ale stop, no skoro już teraz wiem, że ogniste sfery powinny zabrać im całkiem sporo. Aaaa, szybko spin. Po prostu na inny ogień, prawie. No to dalej, obrzucamy gościa. 300, za mało. Too few. Dobra, kolce, ale zdążę w niego trafić? Tak, i też w sumie wchodząc w ten ogień, on mógłby zginąć sam. 34 tysiące, no żebym tutaj przypadkiem czegoś hardkorowego nie spotkał. Oprócz pięknej lokacji. Ale tam jest boss, bankowo tam jest boss. 100% pewności, więc wypatrzymy tylko bacznym oczkiem, czy nie ma tej ogniska. Liczyłbym na to bardzo. Ale oczywiście też mogę się przeliczyć. No nie ma chyba wbitego miecza w ziemię. Walka dystansowa, no coś tam niby na dystans mam, ale... Serio? Wydaje mi się, że on podniesie tam ten miecz, który jest wbity w lawę. Dobra, czy samo podejście? Już mnie zabije, czy jeszcze nie? Ej, fajnie byłoby tutaj było tajne przejście na przykład. I ognisko. No, żeby nie musiał tutaj lecieć później. Fuck. No i teraz nie wiem. Nie wiem co zrobić. Czy wziąć to 34 tysiące i polecieć bezpiecznie, czy zawalczyć jeszcze raz. Ale moja pasta dzisiaj mnie przeraża. Nie. Nie, nie, nie. To zrobimy kiedy indziej. Teraz cofnijmy się. Póki mam taką możliwość. No na pewno jakieś ulepszenie za 34 tysiące zrobię. Oj, możecie być tego pewni. Choć oczywiście zdecydowanie więcej byłoby tych ulepszeń, abym tak nie ginął jak cholera dzisiaj. Ech, dobra, do Majuli poproszę. Tam jest bezpieczna moja przystań. Tam nic mi się złego nigdy nie stało. Nie, moment, w sumie nie. To by było kłamstwo. Ja bym tak powiedział. Nieraz mi się zdarzyło tam do dołka wpaść i w sumie chyba nawet raz bobry mnie załatwiły. Znaczy nie bobry, tylko te takie małe świnki morskie chodzące w wysokiej trawie. Za zamkniętym domem, tam gdzie jest kościotrów w piwnicy. Aha, za tamtym. Najwyższym w sumie z tutaj z tych zebranych dookoła. Aha,
No to nie, sorry, to aż tak bezpieczna przystań nie jest. Dobra, ulepszmy. Tylko co? Może już czas na tą inteligencję, ale nie, może czas na udźwig. Większy. Miecz dwuręczny chyba będę musiał wypróbować. 74,5 kg, już mogę dzierżyć. Dobra, czy jest zbyt duży miecz? Już był możliwy. Do użytku. Sprawdźmy. A w ogóle ile on zabiera? 175. Waży 12 kg, dobra. Więcej waży miecz prześladowcy. Ok, ale jak z moim turlaniem wygląda? Kiepsko, ale... Jak z machaniem? Ciężko. Ale może też mocarnie. Dobra, tutaj... Ok, czyli to jest typowy Zweihander, ale nazwany tutaj dwuręcznym. Czyli to, z czym ja biegałem w Dark Souls 1 i naprawdę wtedy dobrze mi się grało, więc sprawdźmy. Czy ulepszenie dużo mnie będzie kosztowało? A nie, bo nie mam odłamków tytanitu. Przy sobie nie mam. Ok, przy sobie. Aha, tutaj... Tak... Miecz Hajda, jakby co? Mam 3. A nie, kurczę, to jest zbyt słaby upgrade na 3 duże kawałki, aż. Ewentualnie tarczę mógłbym. A nie, dobra, cofnijmy się. Do ogniska. No bo z takim turlaniem wytrzymam jeszcze. Jeżeli miałoby się to opłacić, tak naprawdę. Więc wyciągnijmy ostatnie zapasy, jeżeli chodzi o surowce. Ile? 4 mi zostały raptem. O kurde, trochę mało. No, na parę ulepszonych starczy. No też 13 tysięcy, no powinno być wystarczające na takie inwestycje. Tak, 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 stary zombiaczały kowalu. 570 jedyne. No. Dobra. Tutaj już 2 odłamki, ale 210 będzie zabierać tyle praktycznie. Co miecz olbrzyma? O kurde, nie. Dobra, też olbrzyma. Prześladowcy. On też był duży. Tylko ten ma A z siły. Najwięcej z siły właśnie korzysta. Bym miał je jeszcze więcej. Nie, dobra, ale sprawdźmy. Jeszcze kawałeczek tylko. No jest plus 2. Okej, sprawdźmy go w boju. Co wy na to? Przenieśmy się do lokacji, gdzie mam troszeczkę bardziej rozwiniętych przeciwników, czyli do wieży płomienia Hajde. Udajemy się do ruin. Może tam. Znajdę osobę odpowiednią do treningów. No to miecz trzeba sprawdzić obowiązkowo. No nie ma opcji, że nie. Przed końcem odcinka jeszcze to zrobię na pewno. No bo złamanymi mieczami prostymi na przykład nie opłaca się już walczyć. Choć w sumie pamiętam, że w Dark Souls 1 tak się zdobywało super bronie, że ulepszało się jedną, no nie losowo wybraną. To były oczywiście bronie wybrane przez twórców, zamierzone. Ale wybierało się jedną z takich, których normalnie by się nią nie posługiwał. Ale ulepszałeś na maksa i dopiero jak była ulepszona na maksa, to w połączeniu z duszą mogłeś jakiś specjalny oręż dostać. Ale moment, właśnie, czy ja to nie wyczyściłem za bardzo aż? O kurde. Nie, dobra, 12 tysięcy jakby co na koncie nie jest aż tak źle. Więc mogę się poruszać w miarę odważnie. Ej, nie, serio? Wszystkich? No nie, dobra, tam się czai jeden, czai... Oj, czai się też drugi. Ej, mamy wielkością podobne miecze. Co ty na to, jak mnie ugościsz? Znając to, wiedząc co? No, jedno porządne cięcie. Okej, dobra. Nie odpowiada mi. Jak dla mnie, no. No. Chyba, że... No, takie cięcie za 300. Spoko. Takie za 219 też dobrze, ale zbyt wolno. Wymachuje, jednak szybkość. Wolę zainwestować w szybkość, więc chyba w Hajde mieczyk pójdzie na ulepszenie. No ale nie 3 odłamki, nie 3 duże odłamki. Oj nie. Ale dobra kochani, to ja w tym miejscu kończę dzisiejszy odcinek, to kurde. W sumie ale ciężko poszło dzisiaj, ale poszło ciężko, tyle duszyczek. No naprawdę będę plusy w brodę edytując ten materiał. Że tutaj gdybym się przeturlał odrobinkę wcześniej, tutaj gdybym nie przyfrajerzył, tutaj gdybym nie był taką lamą, kurde. No dobra. Kochani, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem i liczmy wszyscy wspólnie, że będzie lepiej. Już w sumie trzeba pamiętać, że to Dark Souls, to nie zawsze musi być lepiej. Ale dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej. I Superlama też się jeszcze ładnie pożegna machnięciem ręki.
I w sumie też gest przeprosin za te stracone duszyczki, no wydaje mi się bardzo zasadny i wręcz wymagany. Scusi.